Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego, która wspólnie z klubem TKKF Krzyżna Biała Podlaska są współorganizatorami drugiej edycji biegu marszu Stonoga, promującego Nordic Walking, promującego aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia. Jako samorząd miejski mamy wdzięczność i serdeczne wyrazy w stronę organizatorów. Przekazujemy wyrazy uznania i cieszymy się, że możemy współuczestniczyć w tym wydarzeniu. Cieszymy się, że jako filia możemy się wpisać również w taką misję, którą pełni miasto. Każda forma promocji sportu jest dla nas bardzo istotna, także dziękuję panu prezydentowi, że też tutaj nas wspierają, nie tylko dzisiaj, ale też w innych inicjatywach. Dziękuję Krzynie, TKF Krzyżna, że jest tutaj dzisiaj z nami. Dziękuję oczywiście naszym studentom. Wiem, że to będzie dla wszystkich wspaniała zabawa. Obiecano mi, że będzie nas więcej niż w czasie pierwszej edycji. Jest nas więcej. Zakładam, że w czasie 10. edycji będzie nas jeszcze więcej. Także trzymam za to kciuki. No i dziękuję oczywiście organizatorom za tę imprezę. Jak powiedział pan prezydent, Nordic Walking to sport dla każdego. Także poszerzajmy, bawmy się, cieszmy się sportem, bo to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Także gratuluję wszystkim, że tutaj są. No i trzymam kciuki, żebyśmy wytrwali w podejmowaniu aktywności fizycznej, bo to jest nie tylko zdrowie, ale jak powiedziałem, to są relacje, możemy się spotkać, porozmawiać, pouśmiechać, a dzisiaj, w dzisiejszych czasach na pewno tego potrzebujemy. Dziękuję. Nasze dzisiejsze wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród naszych partnerskich zagranicznych uczelni, między innymi LSPA w Rydze, Uniwersytet w Kłajpedzie, gdzie mają odbyć się podobne marsze, czyli uczestnictwo w imprezie międzynarodowej. Ta impreza odbywa się o tej samej porze, w tym samym dniu. Szanowni Państwo, nasze dzisiejsze wydarzenie będzie się składało z dwóch części. W pierwszej, we wspólnym marszu Stonoga, pokonamy dystans 400 metrów. Kolejne odbędą się zawody małych stonóg. Uczestnicy są podzieleni na grupy po 4 osoby. Będą to zawody na dystansie 100 metrów. Zapraszam Państwa do wspólnej rywalizacji i udanej zabawy.